Szok i niedowierzanie, Michał Kucharczyk to najlepszy piłkarz ekstraklasy, jeśli chodzi o występy z drużyną ekstraklasy w pucharach europejskich. Ma meczy najwięcej na koncie spośród wszystkich piłkarzy, którzy występowali w ekstraklasie. Nieprawdopodobna historia, ale o tym, ile ma tych meczów na swoim koncie, kto mu dorówna, ile mają także inni koledzy tutaj z boisk jego, jak Jodłowiec, jak Rzeźniczak, o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Michał Kucharczyk, czyli piłkarz Legii Warszawa, absolutnie bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o występy w pucharach europejskich. Ma tych występów 64 mecze. Zaraz po tym meczu z Cork City praktycznie wpisał się na listę piłkarzy, którzy mają najwięcej występów w pucharach europejskich. I co warto dodać, też w najkrótkim czasie to uzyskał, bo pierwszy swój występ w pucharach europejskich miał miejsce w jego przypadku 28 lipca 2011 roku, gdzie Legia grała przeciwko tureckiemu klubowi. Natomiast jeśli chodzi o tutaj występy innych kolegów, z którymi grał, także w Legii Warszawa, ci koledzy już nie grają, to jest to Tomasz Jodłowiec i Jakub Rzeźniczak. Tomasz Jodłowiec ma 63 występy w pucharach europejskich, Jakub Rzeźniczak ma 61 występów w pucharach europejskich, pucharach UEFA. Natomiast Jodłowiec praktycznie przez ponad 500 dni miał ten tytuł, że miał najwięcej występów w pucharach europejskich, utrzymywał ten tytuł ponad 500 dni od 2017 roku, tak, od 2017 roku. No i został on przełamany właśnie przez Michała Kucharczyka. Natomiast ciekawostką jest fakt, że jeżeli chodzi o gole, które strzelił po prostu w tych pucharach europejskich, to na swoim koncie Michał Kucharczyk ma 15 goli, tak, w europejskich pucharach. Daleko mu jeszcze tutaj jest do Włodzimierza Lubańskiego, który w sumie w pucharach europejskich ma 30 goli. Natomiast najwięcej spośród piłkarzy polskich, czy występujących w ekstraklasie w Legii Warszawa, to jest Mirosław Radowicz, który ma 18 goli w rozgrywkach UEFA. No takie ciekawostki właśnie dotyczące po prostu tutaj występów w pucharach europejskich. Warto wspomnieć, że Jodłowcowi, a więc zebranie tych 63 spotkań w UEFA zajęło 10 lat, a Rzeźniczakowi zajęło to 11 lat. Natomiast tak jak powiedziałem, Kucharczykowi, Kuchemu popularnemu, zajęło to raptem 7 lat. No niebywały sukces. Gratulujemy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.